Ja wiem, że wielu ludzi nie wykazuje się dużą cierpliwością. Ja mówię globalnie w tej chwili. Natomiast ja uważam i doświadczenie już mi pokazało, że w siatkówce ogromnie i najważniejsza rzecz to jest stabilizacja i wszystkie te zmiany mogą być jakimś lekkim impulsem jednorazowym, ale na dłuższym etapie proszę mi wierzyć, że to nie przynosi wymiernych efektów i ta pewność siebie, tych zawodników. Oczywiście oni teraz mają troszeczkę problemów, mają nowego rozgrywającego, nowego trenera, który pewnie ma też troszeczkę inną koncepcję, a potencjał w tym zespole jest na pewno duży i jestem przekonany, że zostało tych kilka kolejek i oni będą w stanie zagrać na wyższym poziomie niż tutaj, co pokazali choćby w meczu ostatnim z Jastrzębskim Węglem, więc my tak naprawdę bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa, bo dla nas każde zwycięstwo jest walką o utrzymanie i cel, który został postawiony, jest bardzo blisko do zrealizowania. Bardzo dobrze weszliśmy w ten mecz. Nie ma co ukrywać, że realizowaliśmy wszystko to, co mieliśmy zadane przed meczem, jeśli chodzi o jakieś rozwiązania taktyczne, także to wszystko funkcjonowało. No cóż, no, przeciwnik zaczął grać bardzo dobrze od drugiego seta, my troszeczkę się pogubiliśmy. Myślę, że ten mecz rozegrał się w szczegółach, w drobnych kilku akcjach, które mogły zadecydować o tym, że wynik jest taki, jaki jest. Oczywiście zupełnie zasłużone zwycięstwo Ślepska. Bardzo fajnie zagrali, są bardzo groźni tutaj u siebie. Pokazują nie pierwszy raz, że ten teren tutaj jest bardzo ciężki do grania. Z takim wsparciem, z takimi kibicami naprawdę, naprawdę fajnie grają. Także cóż mogę powiedzieć, no, nam pozostaje walczyć dalej i nie ma co ukrywać, że te play-offy nam dość mocno teraz odjechały. Taki jest cel, żeby wejść do play-offów. Musimy walczyć do końca, przed nami jeszcze 5 spotkań. Myślę, że z drużynami, które mogą być w naszym zasięgu, także nie poddajemy się i walczymy do końca. Liga pędzi, jest bardzo ciasno i tutaj każda porażka, bo każde zwycięstwo można od razu przeskoczyć o 3 pozycje w górę albo w dół. Więc staramy się jak najlepiej wypaść, nie patrzymy za bardzo też w tabelę, czy to mamy być w ósemce, czy nie w ósemce. Gramy, skupiamy się na kolejnym meczu i to jest dla nas najważniejsze, że kolejny mecz wygrywamy i gramy dalej. Nasza kadra nie jest szeroka, mamy dość wąską grupę, obecnie tak naprawdę mamy tylko 2 zdrowych przyjmujących, co nam bardzo mocno ogranicza pracę na treningach, więc na pewno ta grupa jest mocno scalona, ale przede wszystkim udało nam się dobrać grupę fajną pod względem charakterów. Bardzo dobrze się rozumieją i ci, którzy grają, i ci, którzy mniej grają. I to ma ogromne przełożenie na jakość grania, na atmosferę panującą nie tylko w trakcie meczu, bo także mieliśmy przy zwycięstwach, także kiedy były porażki, potrafiliśmy bardzo szybko z tych porażek otrząsnąć się i dobrą atmosferą kontynuować pracę do celu. I to ma ogromne znaczenie, więc z tego się mocno się cieszymy, natomiast ja nie wybiegam i już mnie życie dość mocno nauczyło, aby nie wybiegać zbytnio do przodu, tylko koncentrować się na tym, co jest tu i teraz. Wszystkie plany to są rolą tak naprawdę prezesa klubu. Oczywiście przed nami jest jeszcze 5 spotkań. No nie zapominajmy, że mamy tylko jedno spotkanie u siebie, więc będą 4 kolejne wyjazdy, ale my chcemy się cieszyć, nie chcemy się rozpraszać możliwością grania w play-offach. Chcemy się cieszyć każdym kolejnym meczem, każdą kolejną dobrą grą i to zawodnikom zawsze powtarzam. Wyjdźcie na boisko i po prostu to, pracowaliście na to ciężko, a gra to jest tak naprawdę, ma być spełnieniem, ma być radością, ma być w grze duży entuzjazm. I myślę, że to działa, bo jeśli się popatrzy nawet przez pryzmat tego pierwszego, słabego seta, bardzo szybko potrafimy wrócić do dobrej gry. Tutaj gramy z zespołami, które są teoretycznie pod nami w tabeli, tak jak i Zawiercie, i Radom, ale są to mocne zespoły personalnie i odbudowują się. Im daje liga w las, tym grają coraz lepiej. Tak, pech trochę chce, że znowu gramy, mają dobrą serię z silnymi zespołami. A czy będziemy w ósemce? No zobaczymy, bo tu mamy ostatni mecz u siebie, później mamy 4 z rzędu na wyjeździe, to może też być różnie. Niby teoretycznie znowu trochę z dołem, bo tam Będzin, Bydgoszcz, ale Będzin znowu punktuje. Także nie powiedziane, że tam pojedziemy i wygramy, także no, skupiamy się na najbliższych spotkaniach i to jest dla nas najważniejsze.